Cześć, z tej strony Paweł Czerwiński. Ja inwestuję w nieruchomości już od 10 lat, ponad 10. I dzisiaj zapraszam Was na nowy cykl odcinków o remontach. Będą to nagrania właśnie z różnych mieszkań, z różnych inwestycji. Dzisiejszy odcinek będzie o błędach remontowych i na co warto zwracać szczególną uwagę, robiąc remonty, gdzie najwięcej błędów popełniamy i gdzie najwięcej pieniędzy tracimy. Także jesteśmy dzisiaj na inwestycjach, na nieruchomościach, które były zakupione od dewelopera. To są mieszkania nowe i robimy te remonty, troszkę inaczej wyglądają niż w sytuacji, kiedy kupujemy mieszkania z rynku wtórnego, gdzie musimy robić na początku najczęściej wielką rozbiórkę wszystkiego, tak jak to inwestorzy mówią, rzucamy granat, wszystko zabieramy. No tutaj jest trochę łatwiej, ponieważ no, tak jak widać, zaraz przejdziemy po mieszkaniu, mamy mieszkanie oddane w stanie deweloperskim i dokonujemy pewnych modyfikacji tam instalacji elektrycznej, ewentualnie jeżeli nasz projekt to zakłada, instalujemy meble kuchenne, robimy na końcu no właśnie meblowanie, podłogi, homestagingi i tak dalej. Przygotowujemy mieszkanie praktycznie na gotowo, tak żeby nasz klient był zachwycony. Dobra, to słuchajcie, żeby już więcej nie tracić czasu, przejdźmy, jesteśmy teraz w salonie, który jest połączony z kuchnią i pokażę przede wszystkim, jakie błędy najczęściej są popełniane. Tutaj mamy, tak jak widzicie, niebieską kuchnię. Oczywiście dla osób początkujących to może być przerażające, oczywiście to jest żart, to jest folia osłonna, więc kuchnia jest ochronna, a kuchnia jest oczywiście biała. Natomiast pierwszą rzeczą, na którą w ogóle należy zwrócić uwagę, projektując meble kuchenne, to są konflikty mebli kuchennych ze ścianami lub z innymi przeszkodami. Jeżeli projektujemy meble kuchenne, to musimy pamiętać, całą kuchnię rozkładamy, że na przykład tego typu lodówki side by side nie mogą stać przy samej ścianie. Tak? Nie mogą stać przy samej ścianie, ponieważ nie otworzymy drzwi. To jest częsty bardzo błąd, że na projektach załóżmy w Ikei czy różnych innych planerach to wygląda po prostu bardzo doskonale, ale później po złożeniu no, wygląda dosyć słabo. Warto jest jeszcze zrobić w ten sposób, że jak projektujemy całą kuchnię, to mamy taką sytuację, że ściana, od ściany do ściany, jak robimy projekt, to warto, żeby ten wymiar był wymiarem takim klasycznym, takim równym, po to, że jeżeli stosujemy meble kuchenne, na przykład właśnie z Ikei lub inne gotowe, to po prostu nie musimy tych mebli kuchennych przycinać. Czyli jeżeli dostajemy takie mieszkanie właśnie od dewelopera, czy też takie mieszkanie, po prostu robimy generalny remont, to taką ściankę możemy po prostu dobudować, czy przebudować, czy rozebrać, tak żeby po prostu mieć tu na przykład 4 metry. Wtedy po prostu wszystkie idealnie meble kuchenne nam się zmieszczą i nie mamy żadnych tutaj problemów. Bardzo częstym też błędem remontowym, kolejnym, jest stosowanie właśnie AGD, które nie mają możliwości zmiany orientacji otwierania. No tutaj akurat piecyk nam się otwiera, piekarnik otwiera nam się w dół, mikrofalówka ma lewe zawiasy, natomiast wyobraźmy sobie sytuację, w której mielibyśmy, to byłoby przy samej ścianie tutaj z prawej strony, no to nie moglibyśmy takiej mikrofalówki otworzyć, żeby z niej swobodnie korzystać, więc to też są jakieś tego typu błędy. Później musimy pamiętać przy robieniu takiej instalacji o tym, że instalując takie meble kuchenne musimy zaprojektować odpowiednio wszystkie odpływy i w całą elektrykę związaną z podłączeniem sprzętów, które znajdują się pod blatami. Jeżeli mamy tutaj na przykład zmywarkę, no to musimy odpowiednio do niej zastosować też podłączenie prądu. I prąd nie powinien być zrobiony za zmywarką, no bo w sytuacji jakiejś awarii czy coś takiego, po pierwsze nie będziemy mogli tego odłączyć, a poza tym nie będziemy mogli takiej zmywarki wsunąć do końca. Więc to jest ważne, żebyśmy tutaj też zaplanowali. Kolejna rzecz, blaty. Bardzo często osoby, które początkują w inwestycjach w nieruchomości, robią te blaty z bardzo słabych materiałów. Jak robimy mieszkania dla naszych klientów i chcemy, żeby po prostu oni się cieszyli bardzo długo takimi mieszkaniami, warto po prostu, żeby te blaty były dobrej jakości, żeby były dobrze zrobione. Warto zwrócić uwagę na to, że ekipa remontowa, jak osadza w blacie zlew, czy to płytę indukcyjną, powinna po wycięciu takiego otworu ten otwór zabezpieczyć. On nie powinien być taki obcięty, zostawione ta płyta wiórowa czy tam drewno w środku, nie powinno być zostawione tak w samopas, no bo ewentualnie woda czy jakieś płyny
przy korzystaniu z kuchni, jeżeli się tam dostaną, no to taka po prostu, taki blat po prostu zacznie puchnąć, zacznie się po prostu niszczyć. Kolejny temat, który też jest częsty i widzę już wielokrotnie skuwanie płytek i innego typu przygody, to są po prostu gniazdka nablatowe. No i tego to tutaj każda gospodyni domu czy gospodarz domu wie, że po prostu tych gniazdek powinno być bardzo dużo i fajnie jest później przyjemnie, nie wiem, postawić tam termomiksa, ekspres do kawy, jeżeli jest niewbudowany w AGD, czy innego miksery, czajnik elektryczny, no powinno tych gniazdek być bardzo dużo. Sami jak się zastanowimy, jak dużo mamy tych gniazdek, no to znaczy tych urządzeń elektrycznych, które potrzebują gniazdek, no to po prostu powinniśmy tutaj ich sporo zastosować. Dodatkowo bardzo ważne jest, żebyśmy na samym początku rozplanowali właśnie instalację elektryczną, ponieważ tych punktów świetlnych mamy bardzo dużo. Mamy oświetlenie na górze, na suficie, mamy okap, w tym przypadku to jest okap wyspowy z pochłaniaczem w środku, to jest kolejny punkt. Mamy listwy LED-owe, które będą tutaj pod takim blatem barowym, więc to jest kolejny punkt świetlny. Tak, czyli po prostu tych punktów świetlnych i tych włączników powinno być zaplanowanych bardzo dużo i to też jest ważne, żebyśmy na początku to wszystko zaplanowali, żeby nie było tak, że po prostu jednym włącznikiem gdzieś przy wejściu w mieszkania odpalamy całe światło w mieszkaniu, bo po prostu to nie będzie funkcjonalne. No i przy projektowaniu dla osób, które też zaczynają, bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o budżecie takiego remontu, ponieważ wszystkie dodatkowe szuflady, wszystkie szufladki i tak dalej, no po prostu kosztują i bardzo podwyższają nam koszty na przykład takiej kuchni. Więc tutaj na samej kuchni można popełnić mnóstwo błędów i można mnóstwo pieniędzy zaoszczędzić. Dodatkowo jest to kuchnia z IKEA, więc też ważne jest, żebyśmy tak zaplanowali, żeby właśnie ona pasowała idealnie od ściany do ściany, żeby ona pasowała też do sufitu, żeby ona też fajnie była osadzona razem właśnie ewentualnie z lodówkami side by side, które nie są lodówkami kupionymi właśnie od na przykład w IKEA, żeby te lodówki dokładnie pasowały. Ona tutaj jeszcze nie jest dokładnie osadzona, nie jest wypoziomowana, ale tak też będzie fajnie pasowała. Fajnie też, żebyśmy pamiętali o tym, że sprzęt AGD powinien mieć odprowadzenie ciepła. Lodówki muszą też, można powiedzieć, oddychać, więc tutaj jest taki trik zastosowany, że ta szafka jest płytsza. Ta szafka jest płytsza, nie jest do samego końca, więc tam jest kanał powietrzny, który wchodzi do Heliosa i po prostu w ten sposób taka lodówka ma zapewnioną jakby tą strukturę oddychania, która no jest wymagana przez producenta i przez jakby całą procedurę gwarancyjną. Oświetlenie w mieszkaniu to jest w ogóle osobna historia, bo tutaj można też, żeby to fajnie wszystko wyglądało, to w ogóle my robimy w ten sposób, żeby salon miał trzy rodzaje oświetlenia. Miał takie oświetlenie do pracy, czyli bardzo jasne, gdzie coś przygotowujemy, jakąś obiad, kolację i po prostu chcemy widzieć wszystkie składniki, żeby miał taki rodzaj oświetlenia połączony z salonowym, jeżeli to mamy właśnie salon z aneksem kuchennym i miał taki rodzaj oświetlenia ciepłego, romantycznego, powiedzmy na kolację. Tutaj mamy, nie pokażę jeszcze Wam w tym momencie, dookoła mieszkania, dookoła tego salonu, za listwami, za maskownicami do zasłon są schowane listwy LED-owe i one po prostu będą dodatkowo takie światło spływając po zasłonach w piękny sposób, będzie dodatkowo dawało dodatkową taką fajne poczucie, fajną wartość właśnie dla klienta, że on może sobie odpocząć i to światło jest takie delikatne, bardzo fajne. Fajnie, jak stosujemy też dobre listwy LED-owe RGBW, tak, z tym też takim białym światłem, które możemy ściemniać, rozjaśniać. Do tego pilocik oczywiście i to są takie elementy trochę, powiedzmy, inteligentnego domu, gdzie możemy to pokazać, sterować z aplikacji i tak dalej. Przechodząc dalej do tej części, powiedzmy, to też warto zaplanować, że jeżeli by planowana była tutaj, załóżmy, szafa, no to ważne, żebyśmy od razu nie kazali ekipie kłaść listwy podłogowych. To też jest częsty błąd, który widzę na remontach. Mi też się oczywiście takie zdarzają jakieś poprawki, gdzie musimy te listwy przypodłogowe ściągać, ale szafy powinny być montowane też ze względu bezpieczeństwa. Pewnie część z Was słyszała o tym, że zdarzały się nawet i w IKEA, że te szafy się przewracały ze względu na to, że były po prostu źle zamontowane i przygniatały tam jakieś dzieciaczki i tak dalej, żeby te szafy były przymontowane do ściany i żeby one
odpowiednio były przymontowane do ściany, to nie może być tak, że po prostu jest zostawiona listwa przypodłogowa. Ta listwa przypodłogowa musi być zdjęta i szafa też fajnie wtedy przylega. Ona z boku też ten rzut zboczny jest taki, że ona idealnie wchodzi. Można planować kinkiety, one może nie są dzisiaj już takie modne, ale dosyć fajnie na przykład dosyć fajnie współgrają z obrazami lub biokominkami. Jeżeli są na biokominkach jakieś albo rzeźba, albo kwiaty, to dodatkowo taka listwa LED-owa dyskretna, biała, to po prostu bardzo fajnie wygląda i dodatkowo fajnie rozświetla jakieś dzieło sztuki, obraz właśnie, czy to jakąś rzeźbę. A przechodząc do korytarza, przejdźmy może do korytarza, to tutaj bardzo ważna jest funkcjonalność. To klienci bardzo zwracają uwagę na funkcjonalność. I tak, dużo szaf. To oczywiście wszyscy mieszkańcy zwracają na to uwagę. Więc tak, tu jest przykład szafy płytkiej. To jest bodajże 37 cm. I teraz projektując taką szafę musimy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie w taką szafę włożyć wieszaków na ubrania. Bo po prostu wieszak włożony w ten sposób po prostu się tutaj nie zmieści. Więc to jest szafa typowo powiedzmy na buty, na ewentualnie jakieś bluzki, jakieś powiedzmy półki, które możemy tutaj umieścić. Dodatkowo też ważne, żebyśmy w korytarzach stosowali lustra. Wszyscy chcemy się gdzieś tam przejrzeć, sprawdzić jak wyglądamy przed wyjściem, czy nie mamy jakichś tam, wiadomo, pogniecionych ubrań, brudnych czy coś takiego. Więc po prostu ważne, żeby gdzieś tutaj było lustro, tutaj na którychś z tych szafy będzie. Za nami jest kolejna szafa, która tutaj jest o głębokości 60 cm, więc tutaj jesteśmy w stanie zastosować drążki i po prostu na tych drążkach po prostu zrobić bardzo dużo wieszaków. To też są szafy z IKEA, to jest akurat seria PAX, bardzo popularna wśród inwestorów w nieruchomości. No i ona ma tutaj mnóstwo takich dziureczek, gdzie jesteśmy w stanie jak z klocków Lego skustomizować sobie tą szafę praktycznie jak chcemy. Jesteśmy w stanie zastosować właśnie te półki, szuflady, przegrody, kosze, nie wiem, jakieś właśnie półki specjalne dedykowane na buty, oświetlone, nieoświetlone i tak dalej. Jak już mówimy o oświetleniu, to też warto, żebyśmy pamiętali, że jeżeli mocujemy szafę w miejscu, w którym chcemy mieć oświetlenie, to musimy pamiętać o tym, żeby takie oświetlenie doprowadzić. Czyli musimy mieć tutaj też jakieś podłączenie, bo bardzo często szafy z tej serii PAX mają oświetlenie właśnie takie na górze, nad szafą, które to oświetlenie spływa, to fajnie też to oświetlenie tutaj na dół fajnie ją rozświetla. Dodatkowo są oczywiście oświetlenia wewnątrz szafy, które są dwie metody, albo też korzystamy z napięcia tam przez transformator oczywiście, ale 230 V, albo robimy taką rzecz tutaj związaną z bateriami, tak? Czyli po prostu stosujemy oświetlenie bateryjne. Fronty. Teraz tak, jeżeli rozmawiamy dwa słowa o frontach szaf, gdzie można popełnić też błędy, to jeżeli mamy fronty z drzwi przesuwnych, to one mają swoją głębokość. Mają swoją głębokość, czyli musimy pamiętać o sytuacji takiej, że szafa, jeżeli ma 60 cm, to dodatkowo front, powiedzmy, ma tam kilka centymetrów jeszcze głębokości. Więc jeżeli by było to istotne i by wchodziło w jakieś konflikty z naszą jakimś projektem, musimy o tym pamiętać, żeby nie stosować tych frontów właśnie z drzwi przesuwnych. Oczywiście drzwi przesuwne nie możemy też stosować na wszystkich rozmiarach. Musi być szafa odpowiedniego rozmiaru, żebyśmy tam około, załóżmy, 2 metrów, żebyśmy zastosowali, słyszymy remont, to nie nasz, zastosowali po prostu drzwi przesuwne. Ok, teraz tak, jeżeli chodzi jeszcze o taki korytarz, no to powinniśmy pamiętać o tym, żeby tutaj było dużo też światła jasnego i my bardzo mocno manipulujemy światłem i robimy takie rzeczy, że w miejscach, w których jest ważne doświetlenie, stosujemy światło zimne, a w miejscach, w których powiedzmy, czy w sypialniach właśnie, czy w salonach stosujemy światło jeszcze takie ciepłe, tak, takie ciepłe. Przejdźmy do łazienki, pokażę kilka błędów, które tu można popełnić. Tak jak jesteśmy w łazience, no to przede wszystkim należy pamiętać o tym, że łazienkę też robimy w sposób taki nowoczesny, który obecnie się bardzo fajnie sprzedaje i stosujemy najczęściej teraz, fajnie się sprzedają i klienci bardzo to cenią ze względu na możliwość dbania o to rozwiązania prysznic typu walk-in, czyli że po prostu wchodzimy, nie ma żadnych części ruchomych ze względu na to, że po prostu na tych częściach ruchomych
Najczęściej one się psują, kamień się robi na tych wszystkich uszczelkach i tak dalej, więc tego typu rozwiązania są bardzo, bardzo teraz modne i często klienci korzystają. Warto, żeby ekipa zadbała o to, żeby po prostu był tutaj spadek, żeby był spadek. Fajnym też rozwiązaniem jest to, żeby płytki, ściana, na których są płytki, była zastosowana po prostu, zlicowana z pozostałą ścianą, czyli nie ma tutaj miejsca, gdzie te płytki wystają, gdzie gromadzi się kurz. To też jest taki, powiedzmy teraz już, nawet bym powiedział, błąd projektowy. Dodatkowo często klienci bardzo lubią, i to też stosujemy, ogrzewanie podłogowe. Tutaj jest ogrzewanie elektryczne, maty elektryczne. Też jest to fajne, że po prostu wychodzimy z łazienki i po prostu mamy ciepłą podłogę. Czy jeżeli dziecko tutaj biega, ma małe jakieś dziecko mamy, no to po prostu nie jest taka podłoga strasznie zimna. Więc to są takie największe ewentualnie błędy, które mi przychodzą do głowy w łazienkach, które są popełniane. To jest właśnie kwestia związana z prysznicami, które nie są już teraz modne, które nie są takie ergonomiczne. Fajnie, jak stosujemy właśnie deszczownice, oczywiście to też jest standard i zwykły prysznic. Te wszystkie prysznice typu walk-in super się sprawdzają. Przejdźmy teraz jeszcze do może sypialni. W sypialni bardzo ważne też jest rozmieszczenie światła. Rozmieszczenie światła z tego względu, że później na samym początku, jak projektujemy taką sypialnię, to musimy rozmieścić światło pod łóżko, tak? Czyli tutaj jest zaplanowane odpowiednie łóżko, gdzie są odpowiednie kinkiety, tak powiedzmy z jednej strony tam partner i partnerka tam mogą sobie uruchamiać światło, musimy zrobić też włączniki schodowe, wszystko to zaplanować i zaplanować w ten sposób, żeby po prostu to też było bardzo funkcjonalne i przemyślane. Dodatkowo my stosujemy tutaj elementy paneli ściennych, to są takie dla osób, które może nie kojarzą, często na filmach czy gdzieś są takie, czy w gazetach wnętrzarskich, łóżka z takimi zagłówkami, no to my po prostu te zagłówki aż stosujemy praktycznie bardzo wysoko, aż do sufitu i one są po prostu z miękkiego materiału, też wyglądają bardzo przyjemnie, są bardzo funkcjonalne i bardzo po prostu podwyższają jakby wartość taką wnętrza. Oczywiście tu też stosujemy różne szafy, żeby po prostu było przyjemnie też z tego wszystkiego korzystać. Tutaj jest mały błąd projektowy. Błąd projektowy od razu pokażę, że ten słupek ostatni wchodzi właśnie w futrynę. Wchodzi w futrynę, w światło futryny i teraz są dwie możliwości. Albo futrynę tniemy, albo rezygnujemy z tego słupka, tak? I my akurat będziemy rezygnować z tego słupka, zrobimy tą po prostu szafę mniejszą, żebyśmy po prostu tutaj nie mieli tego problemu. Z tego również względu, że za tą szafą wypada nam włącznik światła. Światła, które jest główne. Oczywiście moglibyśmy go przenosić. Można, jest są też metody, żeby przenieść włączniki światła na szafę. Natomiast my tutaj zdecydowaliśmy, żeby po prostu nawet tak wizualnie trochę odciążyć to pomieszczenie, że ta szafa może być za ciężka trochę tak wizualnie, to zdecydowaliśmy, że tego po prostu tutaj nie zrobimy. Przejdźmy do drugiego mieszkania, bo tak się składa, że mamy tutaj dwa mieszkania, więc pokażę jeszcze, jakie są na drugim przykładzie, jakie są przygody nas projektowe mogą spotkać. Jak widzicie, jesteśmy w nowym budownictwie, w budynku dosyć ciekawym, dosyć ekskluzywnym. Teraz tak, zacznijmy znowu od salonu. Tutaj jest też salon z kuchnią. Salon z kuchnią, ja przejdę do kuchni, żebym się tutaj gdzieś nie przewrócił o te wszystkie elementy. I tutaj też należy pamiętać, o czym mówiłem, czyli jeżeli stosujemy AGD, to pierwsza rzecz, ważne, żeby pamiętać, żeby one się nie otwierały w stronę taką, które nie umożliwiają zaglądanie właśnie do niego. Kolejna rzecz to są w ogóle wszystkie heliosy i wszystkie, o tutaj mamy akurat kawałek heliosa. Widzicie, osoba, która, inwestor nawet musi się pobrudzić, zaraz pewnie będę cały brudny, ale to jest kawałek sporego urządzenia. Spore urządzenie i czym się różni takie rozwiązanie od rozwiązań w wielkiej płycie? W wielkiej płycie, jak mamy kwestię związaną z wyciągiem, to ten wyciąg jest grawitacyjny i musimy pamiętać, że nie możemy do wyciągu grawitacyjnego podłączyć naszego okapu. Jest to po prostu niezgodne z przepisami kominiarskimi
A w nowych powiedzmy deweloperskich, czy tam nowych budynkach, ten przepływ powietrza jest wymuszony. Często przez takie maszynki, one się nazywają heliosami, to akurat jest nazwa własna producenta, natomiast no po prostu tak się przyjęło, tak jak nie wiem, Pampers. Więc te heliosy umożliwiają nam podłączenie tego rozwiązania w innym miejscu, tak? Możemy to trochę sobie przeciągać i możemy stosować jakby pionowe kanały wentylacyjne, co trochę nam daje większą możliwość. Dodatkowo my stosujemy, jeżeli stosujemy okapy, no to okapy mają swoje wyciągi i pochłaniacze, najczęściej pochłaniacze węglowe. Dodatkowo są podłączone, mogą być podłączone do, to zależy od projektu, są podłączone do kanału wentylacyjnego. To bardzo różnie. Teraz tak, no tutaj też mamy taką samą właściwie lodówkę, side by side, to chyba Samsung jest, ale to akurat nieważne. Natomiast kolejna ciekawa rzecz, na którą bardzo ważne trzeba zwrócić uwagę, ta lodówka, nie wiem czy tutaj jest podłączone, nie jest, natomiast ta lodówka ma kostkarkę do lodu i wodę, tak? I wodę, robi kostki lodu i po prostu ma zimną wodę, chłodną wodę dla powiedzmy tego mieszkańca, tutaj właściciela takiego mieszkania. I teraz jakie musimy zapewnić czynności, żeby to wszystko działało? Ta lodówka jest podłączona na stałe do wody, więc musimy po prostu zaplanować takie podłączenie, że tu jest akurat bardzo mały wężyk, nie wiem czy go będzie widać, bardzo mały wężyk jest zrobiony, bardzo nie pokażę, ale cała instalacja jest zrobiona w jednym miejscu, to ciężko, żeby tam kamerą dojść, natomiast cała instalacja jest zrobiona w jednym miejscu, więc ważne, żeby po prostu zaplanować, że takie lodówki mają podłączenie do wody. Dzięki temu osoba, która tutaj mieszka, po prostu sobie podchodzi, nie wiem, z drinkiem i po prostu sobie na początku do szklanki dodaje kosteczek lodu, są nawet kilka wersji kosteczek do lodu jest. Są chyba takie w wersji, stosujemy takie, nie wiem gdzie tutaj się wyklikuje to, są takie w wersji powiedzmy do mojito, bardzo zgniecione i takie do whisky, więc bez coli teraz, bo to wiadomo drogo. Więc tak, pamiętajmy jeszcze, czego nie powiedziałem w tamtym mieszkaniu, o tym, że mamy ogrzewanie bardzo często podłogowe. I teraz tak, z tym ogrzewaniem podłogowym jest taka sprawa, że projektując takie mieszkanie, znowu na rzucie funkcjonalnym, tym dwuwymiarowym, nie możemy na nim postawić na jakiegoś mebla, tak? Czyli nie może tu stać nad tym kanapa, narożnik, sofa, tak? Musimy o tym po prostu pamiętać, żeby czegoś takiego nie przykrywać. Projektując oczywiście wszystko, musimy pamiętać na samym początku zaprojektować, gdzie zrobimy podłączenie multimediów, czyli gdzie będzie stał telewizor. Musimy zaprojektować. I teraz dobrą praktyką w ogóle, to bardzo mało osób o tym wie, że dobrą praktyką w nowoczesnych mieszkaniach projektowania mediów jest podłączanie też sieci LAN do tamtego miejsca. I teraz jak się zastanowimy, ile urządzeń mamy LAN-owych, które mogą korzystać, to wychodzi nam, że co najmniej dwie, tak? Czyli mamy telewizor, który często jest multimedialnym telewizorem, który odbiera tam jakiegoś Netflixa, nie wiem, update'uje swoje oprogramowanie, więc jeden kabel LAN-owy. Druga sprawa to mamy kabel związany z jakimś dekoderem często. Trzeci temat to mamy jeszcze, ludzie mają jakieś konsole, tak? Czyli tych miejsc, tych LAN-owych, w takich mieszkaniach wyższej półki musimy mieć, czyli przewodów tego gniazdka musimy mieć kilka. Więc to też jest błąd projektowy, że często tego nie robimy. Oczywiście są metody jeszcze przesyłania sygnału HDMI zdalnie, więc też można do takiego czegoś podejść. Gdzie stosujemy biokominki, no to musimy pamiętać o tym, że tutaj na tym ścianie będzie stał biokominek. Musimy pamiętać o tym też, że ten biokominek albo ma odpowiednie podcięcie, to co mówiłem wcześniej odnośnie montowania szaf, albo taką listę przypodłogową po prostu demontujemy. Więc to jest bardzo ważne. Projekt instalacji elektrycznej, gdzie mamy wyłączniki schodowe, jak to dalej wygląda. Jeżeli mamy, tutaj mamy zastosowany taki może jakąś fioletową szmatką, ale nie wygląda za ładnie, ale jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, które naprawdę jest bardzo wydajne, to możemy poszaleć z jakimiś grzejnikami dekoracyjnymi i możemy zastosować po prostu bardzo fajne
dekoracyjne grzejniki z dodatkowym homestagingiem. Więc tych rzeczy możemy zrobić więcej. Przejdźmy do korytarza. Tutaj też jest fajny korytarz, który ma dużą funkcjonalność. Nie wiem, czy tutaj mamy oświetlenie, ale chyba nie. A, mamy. To jest szafa znowu, szafa PAX z IKEA. To jest 2x2 metry z drzwiami przesuwnymi. Tu możemy zachować taką głębokość, bardzo fajnie wygląda. Dodatkowo, jak zobaczycie w środku w szafie, ekstra są schowane skrzynki z multimediami. Wszystkie bezpieczniki, wszystko fajnie wygląda, jest wszystko schowane funkcjonalnie, czyli po prostu nie jest takie brzydkie zostawione na zewnątrz i po prostu tylko właściciel, że tak powiem, domu będzie o tym wiedział, że to tutaj jest schowane fajnie i to się jakoś tam nie prezentuje. Dodatkowo szafy będą miały tutaj lustra, więc ten parametr właśnie wygody korzystania z domu mamy zapewniony. Pokażę jeszcze na koniec łazienkę. Natomiast jeżeli ten materiał jest w ogóle dla Ciebie wartościowy, to będę bardzo serdecznie wdzięczny za lajka, za subskrypcję. Pamiętajcie o subskrypcji, będziecie powiadomieni o nowych materiałach, nowych filmach na moim kanale, tym dzwoneczku, to właściwie on da to powiadomienie. A jeżeli ktoś z Was chciałby mieć możliwość przyjścia i zobaczenia takich mieszkań, to sprawa wygląda w ten sposób, że absolwenci moich szkoleń stacjonarnych, jak i osoby, które kupiły szkolenie online, mają możliwość umówienia się na takie spotkanie, gdzie na żywo możemy zaprezentować. No wiadomo, jeszcze zobaczymy, jak ta pandemia dalej będzie trwała, ale mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się częściej spotykać i będę wam mógł pokazać osobiście, jak temat wygląda i osobiście będziecie mogli zobaczyć, jak tutaj po prostu wszystko działa. Więc tak, jeżeli chodzi o łazienkę tutaj, to mamy też prysznic walk-in. Fajnie, jak ta szyba jest dłuższa. Często jest tak, że te szyby są projektowane za krótkie i po prostu może dochodzić do sytuacji, kiedy użytkownik takiego prysznica wychlapuje wodę na zewnątrz, więc warto po prostu, żeby na to zwrócić uwagę, żeby to było dobrze funkcjonalnie zaprojektowane. Ważne, żeby zaprojektować właśnie dużo szafeczek, dużo takich elementów też przyjaznych dla mieszkańców. Dodatkowo, na co uczulam nie tylko osoby, które flipują, ale też które posiadają mieszkania na wynajem, zaraz się tutaj jak to na budowie, żeby stosować bardzo dużo zaworów, małych zaworków wody, ponieważ w sytuacji, kiedy jest jakaś awaria, kiedy powiedzmy coś zaczyna, jakaś rurka ma jakąś awarię, no to po prostu taki właściciel takiego mieszkania może łatwo po prostu zakręcić wodę, szczególnie właśnie też w mieszkaniach na wynajem, no to po prostu my bardzo mocno o to dbamy, żeby tych zaworków podblatowych było bardzo dużo. No więc tak, więc tutaj też mamy kilka rodzajów światła, mamy takie światło powiedzmy do korzystania do tam jakiegoś porannego golenia, makijażu, więc mamy po prostu kilka tych stref świetlnych. To światło górne jest powiedzmy bliżej zbliżone do białego, zimniejsze światło. Dlaczego tak robimy? Dlatego tak robimy, że jeżeli sprzedajemy mieszkanie, które jest, nie wiem czy to na kamerze dobrze wyjdzie, ale kuchnie dobrze się sprzedaje, kuchnie i łazienki dobrze się sprzedają, jak wyglądają czysto, świeżo, a my jak robimy te remonty, no to po prostu to jest wszystko świeże, pachnące. Kolejnym błędem remontowym, który taki jest może niepowiązany z remontem, jest to, że ekipa remontowa pali papierosy. To jest niedopuszczalne, a to niestety często się zdarza. Jak po prostu macie ekipę i zwrócicie uwagę, zauważycie, że po prostu palą papierosy, to natychmiast ich wyganiajcie i nie ma palenia papierosów też na balkonie i tak dalej, bo po prostu ten zapach zawiewa do mieszkania i po prostu ja kiedyś złapałem jakąś tam ekipę i po prostu no, musieli jeszcze raz malować, ponieważ to jest też tak, jak kupujemy nowy samochód, że wchodzi klient do tego mieszkania i powinien czuć świeżość, powinien czuć, że to mieszkanie jakby pachnie remontem, można by było powiedzieć. I dodatkowo oprócz tego zapachu remontowego, no to właśnie jest jakby ten wygląd. A ten wygląd daje taki sterylny, daje takie niebieskie, zimne światło, czyli robimy dwie strefy, gdzie mamy takie zimniejsze światło od góry i takie po prostu cieplejsze światło do jakiegoś golenia, do jakiegoś makijażu i tak dalej. Więc to po prostu też warto po prostu na to światło i rodzaje oświetlenia poświęcić dużo czasu, no bo to też później wpływa na sprzedaż. Przejdźmy jeszcze ostatnie pomieszczenie, pokażę, tutaj mamy jeszcze kilka pomieszczeń, ale pokażę już ostatnie, nie przedłużając tego nagrania. Mamy sypialnię, o tutaj jest wielki bałagan, natomiast no tutaj na sypialni warto pamiętać też, zwrócić uwagę,
uwagę o tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli kinkiety, włączniki światła dla lewej i prawej strony takiego łóżka małżeńskiego, więc po prostu należy to odpowiednio jakby wcześniej przygotować, żeby wiedzieć jakiego rozmiaru ma być to łóżko. Czy to ma być 160 cm szerokości, 140 czy 200 cm szerokości, to trzeba się po prostu zastanowić, tak żeby nie wychodziły te włączniki światła gdzieś nam po prostu, krótko mówiąc, za głową. Nie? Więc to są takie rzeczy, które bardzo często się stosuje. Podłogi, nic nie powiedziałem o podłogach, więc jakby dwa zdania tylko o podłogach, że na częściach wspólnych my stosujemy często płytki, ponieważ płytki mają dużą, większą odporność na ścieranie, zniszczenie, jak osoby wchodzą często, nie wiem, w jakichś obcasach, panie, więc no mamy tutaj taką sytuację, że przejdźmy w inne miejsce, może bo jest wielki hałas. To może wróćmy do tamtego drugiego mieszkania. Jeżeli chodzi o płytki, to zobaczcie też, że na przykład na klatkach schodowych mamy położone płytki, które są, jest gres szkliwiony, który zapewnia no po prostu dużą jakby taką wytrzymałość i nie ma tutaj problemów właśnie ze zniszczeniami ewentualnie, więc na tych powierzchniach wspólnych stosujemy płytki. Natomiast jeżeli chodzi o takie powierzchnie salonowe i tak dalej, to zupełnie to wygląda w zależności od tego, po co jest mieszkanie. Jeżeli robimy mieszkanie na najem i jak były wcześniej przygotowywane, powiedzmy, przygotowaliśmy mieszkania na najem krótkoterminowy, no to też stosowaliśmy płytki na tych częściach nawet salonowych, z tego względu, że często po prostu osoby tam przejeżdżały jakimiś walizkami i tak dalej, więc one musiały mieć dłuższy termin wytrzymałości i po prostu nie być takimi zniszczonymi. Natomiast też jest ciekawy właśnie taki zawsze temat, który jest dosyć skomplikowany, to jest atrakcyjne łączenie dwóch podłóg. Tutaj jest zastosowany taki korek w płynie, który powoduje, że po prostu nie mamy takiej listwy przypodłogowej, listwy podłogowej właściwie, która wygląda dosyć średnio, więc tych pomysłów tutaj łączenia musicie porozmawiać z ekipą, jest bardzo wiele, natomiast no fajnie jak to wygląda, dosyć ciekawie, dosyć atrakcyjnie i nie ma tutaj żadnych takich jakichś tam błędów, które po prostu powodują, że na przykład pływająca podłoga jest połączona w jakiś zły sposób, że po prostu ta listwa się rozejdzie, będzie jakiś error i tak dalej. Więc no, z mojej strony to na ten pierwszy odcinek to wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz zachęcam do zostawiania komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania i jakieś pomysły na kolejne odcinki, coś chcielibyście konkretnego zobaczyć, to zapraszam serdecznie i do zobaczenia na następnym odcinku. Hej!